Ja powiem w tej chwili o odpowiedzialności administracyjno-karnej i jej zbiegu z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną. Problem jest o tyle istotny, że sama odpowiedzialność administracyjno-karna w tej chwili nie doczekała się takiej jednoznacznej kwalifikacji. I jeżeli chodzi o osoby, które są przywiązane do takiego standardowego podziału na gałęzie prawa cywilne, administracyjne, karne, sprzeciwiają się w ogóle mówieniu o czymś takim jak odpowiedzialność administracyjno-karna, kwalifikując ją jako odpowiedzialność po prostu administracyjną. Natomiast problem od paru lat wyraźnie się zaznacza jako problem interdyscyplinarny i to jest publikacja pani profesor Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej Prawo administracyjno-karne i myślę, że już wcześniej od tego czasu zdecydowanie do piśmiennictwa prawniczego wszedł termin odpowiedzialność administracyjno-karna. I teraz tak, jeżeli chodzi o odpowiedzialność administracyjno-karną, chodzi generalnie o sankcje administracyjno-karne, które należy odróżnić od typowych sankcji administracyjnych, które mają charakter egzekucyjny. Jeżeli mówimy o sankcjach administracyjno-karnych, które w tej chwili definicji w prawie jednoznacznej nie ma, ja w szczególności myślę o karach pieniężnych, natomiast problem jest istotny zarówno w orzecznictwie tutaj polskich organów wymiaru sprawiedliwości, jak i na poziomie europejskim, dlatego że są sankcje, których charakter nie jest jednoznaczny i między innymi tutaj można odwołać się do orzeczenia Engel, czy ostatniego orzeczenia polskiego Bondy, gdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie właśnie Bondy rozważa charakter danej sankcji, czy można ją zakwalifikować jako sankcję administracyjno-karną. Ja stoję na stanowisku, że sankcje administracyjno-karne należą do szeroko rozumianego prawa represyjnego, a przynajmniej w jakimś zakresie mają charakter interdyscyplinarny, taki właśnie administracyjno-karny. W związku z tym są te kary pieniężne, stanowiące sankcje administracyjno-karne, odróżnia od kar grzywny. Myślę, że próbuje się w jakiś sposób określić, że chodzi tutaj o funkcję, cel, przedmiot ochrony. I jeżeli chodzi o sankcje administracyjno-karne i sankcje typowo karne, grzywny, a kary pieniężne, obydwie spełniają szereg tożsamych funkcji, czyli funkcję egzekucyjną, prewencyjną, represyjną, a to, co powiedzmy w jakiś sposób może je różnić, to pierwszorzędność funkcji, gdzie w przypadku kar za przestępstwa, kary grzywny, tą pierwszorzędną funkcją jest odpłata za popełniony czyn, czyli represja. Natomiast w przypadku kar pieniężnych ta represja jakby schodzi na dalszy punkt, a przede wszystkim mają one pełnić funkcję represyjną. Jeżeli chodzi o kary pieniężne, dlaczego o sankcje administracyjno-karne, dlaczego ja mówię o tym na tym spotkaniu? Jeżeli byśmy się zastanowili, czy w tej chwili dochodzi do takiego zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb mundurowych z odpowiedzialnością administracyjno-karną, pewnie mielibyśmy problem znaleźć w orzecznictwie taki zbieg, natomiast problem się coraz bardziej aktualizuje, w szczególności w kontekście zmian ustawodawczych. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na projekt ustawy o zmianie zasad ponoszenia odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące wykroczenia oraz zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Jest to ustawa, która w tej chwili jest między Ministerstwem Sprawiedliwości w zasadzie, a Radą Legislacyjną, również Helsińska Fundacja się co do niej wypowiadała, która przewiduje konwersję reżimu odpowiedzialności za część wykroczeń, między innymi wykroczeń o takim charakterze administracyjnym, żeby one przestały być wykroczeniami, zaczęły być deliktami administracyjnymi. Także w takiej sytuacji problem dosięgania odpowiedzialności administracyjno-karnej funkcjonariuszy różnego rodzaju formacji mundurowych prawdopodobnie dosięgnie, dlatego już na tym, myślę, spotkaniu uzasadnione jest zasygnalizowanie tego problemu. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność administracyjno-karną, tak ogólnie nie istnieje jeden model odpowiedzialności administracyjno-karnej. Na to zwracało m.in. uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast model tej odpowiedzialności w tej chwili rekonstruowany jest głównie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Naczelny Sąd Administracyjny szereg orzeczeń wydał dotyczących sankcji administracyjno-karnych i Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, nie w Izbie Karnej, jeżeli chodzi o kary pieniężne przewidziane prawem energetycznym i prawem telekomunikacyjnym przede wszystkim. Tam wypowiadając się, że do tych kar stosuje się standard przewidziany dla prawa karnego w określonym zakresie, ale to troszeczkę później. Natomiast to, co musi być podkreślone, to sankcje administracyjno-karne stosują w tej chwili organy administracji. Później jest droga odwoławcza albo do sądu powszechnego, albo do sądu administracyjnego. Natomiast nie mamy modelowego sposobu postępowania w przedmiocie wymierzenia tych sankcji, czyli zasady ich stosowania są rekonstruowane w oparciu o orzecznictwo, a stosują je nie sądy, a przede wszystkim organy administracyjne i to jest dość duży problem. I przechodząc już szczegółowo do tematu sankcji administracyjno-karnych i ich zbiegu z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ja może przedstawię ten problem, który już był w Trybunale Konstytucyjnym. To był zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z odpowiedzialnością karną. I na gruncie ustawy o VAT sankcja 30% zobowiązanie, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w ustawie o VAT i zbieg z sankcją z kodeksu karnego skarbowego. I Trybunał Konstytucyjny 4 września 2007 roku w wyroku P43/06 wskazał, że taki zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej, czyli tej sankcji przewidzianej w ustawie typowo podatkowej nakładanej przez organy fiskalne z sankcją karną skarbową, czyli z odpowiedzialnością za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jest nie do pogodzenia z artykułem 2 Konstytucji RP. I w ten sposób to rozstrzygnął. O niekonstytucyjności skazanego w zakresie objętym pytaniem prawnym WSA w Poznaniu stwierdził, że kumulowanie odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności karno-skarbowej stanowi wyraz braku proporcjonalności i nadmiernego fiskalizmu. Wykracza poza granice niezbędne dla zapewnienia ponoszenia ciężaru opodatkowania w uzasadnionych granicach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przytoczonym wyroku Trybunał Konstytucyjny jednak wskazał, że ten nadmierny fiskalizm i niezgodny z artykułem 2 Konstytucji RP nie ma nic wspólnego z zasadą nebis in idem, że nie dochodzi tutaj do naruszenia zasady nebis in idem, a chodzi nie o pojedynczy jakby przepis, ale o pewien mechanizm, czyli artykuł przepis kodeksu karnego skarbowego i przepis ustawy podatkowej, czyli nawet nie jeden przepis, ale pewien mechanizm, który tworzą łącznie, no bo każdy pojedynczy jest zgodny z konstytucją, dopiero ten mechanizm jest niezgodny z konstytucją, a to, na co tutaj w tym miejscu, w tej chwili należy wyakcentować, to to, że Trybunał Konstytucyjny powiedział, ale nie chodzi tu o zasadę nebis in idem. I teraz odmienne orzeczenie z 18 listopada 2010 roku, P29/09, Trybunał Konstytucyjny odnośnie sankcji z kodeksu karnego dotyczącej przestępstw przeciwko pracownikom i z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wypowiedział się, że również ten mechanizm jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczpospolitej. Też również jako mechanizm. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że zasada nebis in idem zawiera zakaz podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn, nie tylko w odniesieniu do wymierzania kar za przestępstwo, lecz także przy stosowaniu innych środków represyjnych, w tym sankcji karno-administracyjnych. Czyli Trybunał Konstytucyjny, to jest orzeczenie z 2010 roku, tamte z 2006 roku, czyli w przeciągu 4 lat wydał to samo, uznając mechanizm za niezgodny, dwa odmienne poglądy, wyraził, że ta zasada nebis in idem ma charakter interdyscyplinarny. Jeżeli chodzi o problem zasady nebis in idem, jest on również poruszany w orzecznictwie, tak jak powiedziałem, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w omawianym zakresie na uwagę zasługuje w szczególności orzecznictwo organów strasburskich wypracowane na gruncie artykułu 4 ust. 1 protokołu 7 do Europejskiej Karty Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie Grandinger i Austria. Trybunał się wypowiedział, nie jest możliwe ograniczenie zakresu protokołu 7 do postępowania stricte karnego w rozumieniu przepisów krajowych i wykluczenie spod jego ochrony postępowania administracyjnego
i tutaj skazał dyscyplinarnego. Podobne stanowisko w sprawie Fischer i Austria, sprawa Rusolainen również i Oliveira, jeżeli chodzi o tego rodzaju zbiegi. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę odpowiedzialność administracyjną, karną i jej zbieg z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną, tutaj mamy do czynienia z ciekawą dosyć sytuacją, która jest niespotykana w przypadku zbiegu odpowiedzialności innych rodzajów, zbiegu innych rodzajów odpowiedzialności represyjnej, czyli dyscyplinarnej i karnej. Dlatego, że w większości mamy do czynienia z tym zbiegiem w układzie horyzontalnym, czyli przestępstwo, delikt dyscyplinarny, przestępstwo, odpowiedzialność administracyjno-karna. W przypadku odpowiedzialności administracyjno-karnej dochodzi również do wątpliwości w aspekcie wertykalnym, dlatego że w przypadku na przykład prawa ochrony konkurencji, władnym do stosowania kar pieniężnych za naruszenie zasad konkurencji na rynku, nie wchodząc już szczegółowo w delikty, jest upoważniony Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odwołanie odpowiednie do SOKiK-u, czyli Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za działanie na terenie kraju, ale również uprawniona jest Komisja Europejska, czyli za to samo zachowanie może być nałożona raz kara na poziomie krajowym przez UOKiK, drugi raz przez Komisję, czyli coś zupełnie niespotykanego. Chodzi o wertykalny zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z odpowiedzialnością administracyjno-karną i to było rozważane w sprawie między innymi Toshiby w 2012 roku. Tam co prawda Trybunał nie dopatrzył się naruszenia zasady ne bis in idem, natomiast to na co wskazał, że takie wątpliwości mogą wystąpić, tam była troszeczkę inna sytuacja, bo dotyczyła naruszeń, kiedy dany kraj był w Unii Europejskiej, jeszcze nie był w Unii Europejskiej i troszeczkę innej tożsamości, natomiast w tym miejscu ja bym nie chciał zupełnie rozstrzygać tej kwestii, natomiast tylko zwrócić uwagę, że w przypadku właśnie odpowiedzialności administracyjno-karnej mamy do czynienia z tym nowym zbiegiem, chociaż używanie czasami słowa zbieg może być powiedzmy uznane za jakiegoś rodzaju nadużycie, no bo niektórzy wolą, jeżeli mówimy o kumulowaniu kar niż o zbiegu odpowiedzialności, natomiast tutaj może być jeszcze ten zbieg wertykalny. I tak, proszę Państwa, ja nie będę dłużej mówił na temat szczegółów, jeżeli chodzi o zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną, w szczególności dyscyplinarną, dlatego że można by było mówić dużo i bardzo szczegółowych rzeczy, natomiast ja bym chciał tylko w tym miejscu zasygnalizować, że ten problem jest. W tej chwili nie mamy jednego modelu odpowiedzialności administracyjno-karnej. Z odpowiedzialnością dyscyplinarną, tak jak wszyscy słyszymy, również istnieją liczne wątpliwości. A zauważalna jest tendencja do poszerzania zakresu odpowiedzialności administracyjno-karnej i do konwersji tego reżimu, czyli kwalifikowania czynów, które stanowią wykroczenia jako delikty administracyjno-karne. I z pewnością z tym problemem w ciągu najbliższych lat będą musiały się zmierzyć sądy, rzecznicy pewnie dyscyplinarni, a na pewno organy administracyjne stosujące odpowiedzialność administracyjno-karną. I podsumowując, można powiedzieć, że wszystko to, co mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tej chwili w jakiś sposób odnosi się również do odpowiedzialności administracyjno-karnej, której model nie jest jednoznaczny. Nie ma przepisów, takich jak planowano wprowadzić przepisy ogólne prawa administracyjnego i między innymi osobny rozdział kary pieniężnej czy sankcji administracyjno-karnej. Dlatego jeżeli ten temat zbiegu odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością właśnie represyjną, a w tym przypadku dyscyplinarną pojawi się, to myślę, że należy go zgłębiać również z tej perspektywy, z której był zgłębiany temat odpowiedzialności dzisiaj dyscyplinarnej i na poprzednich konferencjach, powiedzmy, temat winy, przedawnienia i szeregu różnych kwestii związanych z tego rodzaju odpowiedzialnością. Dziękuję bardzo. Thank you.